Cześć, witajcie w projekcie Słowo. Słowo na dziś to Ewangelia według świętego Marka. Jest to rozdział 12, wersety od 38 do 44. I nauczając dalej mówił: strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Obiadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbonu. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie. W tej Ewangelii Jezus, mam wrażenie, bardzo nas przestrzega przed życiem na pokaz, przed życiem takim normalnie ludzkim na pokaz, przed modlitwą na pokaz. I ja bardzo właśnie odbieram ten tekst, ten fragment pisma, jako bezpośrednie mówienie Jezusa, że czyń dobro, jak najbardziej czyń dobro, pozostawaj w relacji ze mną, rozmawiaj ze mną, opowiadaj ludziom o mnie. Ale Jezus bardzo zwraca uwagę na to, żeby to wszystko robić skromnie, żeby nie zapomnieć, na czyją chwałę to się robi, bo nie możemy zapomnieć o tym, że nie robimy tego wszystkiego dla siebie. Nawet jeżeli udaje nam się czynić dobro, jeżeli udaje nam się być tak zwanym dobrym człowiekiem, czynić to, co mówi nam Jezus, to jednak musimy być bardzo ostrożni przez cały czas, żeby upewnić się, że nie robimy tego dla siebie, czy dla swojej dobrej sławy, czy dla rozgłosu, tylko robimy to właśnie dla Niego. I w tym fragmencie pisma czytamy o tym, jak ludzie dawali mnóstwo pieniędzy, dawali mnóstwo swoich rzeczy, co wydawałoby nam się, że no super, robią bardzo dobrze, dają mnóstwo pieniędzy. Ale dowiadujemy się, że są to ludzie bogaci, których tych pieniędzy jakby mają dużo, więc mogą je sobie oddać. To nic w ich życiu nie zmienia. Ale w konfrontacji stoi też kobieta, która nie ma praktycznie nic i to swoje nic i tak oddaje innym. I tak właśnie Jezus chce, żebyśmy żyli. Żebyśmy... I nie mówi też stricte o pieniądzach. Mówi o tym, jak my żyjemy. O tym, co mamy dawać innym. Żebyśmy właśnie w ten sposób tak hojnie względem innych, ale tak skromnie o samym sobie postępowali, rozdając na przykład miłość, rozdając dobro, rozdając jakiekolwiek światło, które mamy od Niego. Żeby całym tym dobrem dzielić się jak najbardziej, ale nie przez wzgląd na siebie i na to, co inni mogą powiedzieć. Nie dlatego, że ktoś nas może pochwalić, nie dlatego, że my poczujemy się lepiej sami ze sobą, tylko dlatego, że On tak chce. Dlatego, że On mówi, że to jest dobre. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Życzę Wam dobrego dnia i do zobaczenia jutro w projekcie Słowo.